Moje drodzy, witajcie na kanale Brinzel Show i w dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Wam o 10 miejscach, które naprawdę warto zobaczyć, gdyż planujecie podróż na Ukrainę. Nie zapominajcie o subskrypcji i o łapce w górę. Otóż zaczynamy! Wszystko, o czym powiem, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. I jeszcze, to nie jest żaden top, to jest tylko spis 10 miejsc, które uważam za najbardziej atrakcyjne. Miejsce 10. Kamieniec Podolski. Kamieniec, miasto naturalnie ufortyfikowane, położone na skale, otoczonej pętlą rzeki Smotrycz. Założony prawdopodobnie w X-XI wieku. Należący do Polski w okresie I Rzeczypospolitej. Kamieniec był największą warownią na granicy polsko-tureckiej w 1672 roku oblężonej i zdobyty przez armię turecką, co było dokładnie opisane przez Henryka Sienkiewicza w trylogii. Mimo zniszczeń w okresie wojen tureckich i późniejszych pozostała imponująca twierdza i unikalny kompleks miejski z zabytkami kultury polskiej, ormiańskiej oraz ukraińskiej. Kamieniec Podolski jest uważany za jedno z najbardziej ładnych ukraińskich miast i co roku przyciąga setki tysięcy turystów. Jedną z największych atrakcji w Kamieńcu Podolskim jest przelot balonem wokół miasta i podziwianie pięknych widoków na Stare Miasto, kanion oraz twierdzę. Miejsce 9. Zakarpacie. Zakarpacie – unikatowy region położony na zachodzie Ukrainy. Region, który słynie ze swojej pięknej przyrody, unikatowego klimatu, zamków, smacznego jedzenia i wina oraz wielokulturowości. Region zamieszkany przez Ukraińców, Węgrów, Rumunów, Rosjanów, Słowaków, Rusinów, ale również przez Polaków. Niemal 30% mieszkańców tego terenu są Węgrzy, ale duża część z nich nawet nie mówi w języku ukraińskim, mimo tego, że mieszkają na Ukrainie. Nawet więcej, w miejscowości Berechowo, co na południu Zakarpacia, znajduje się Uniwersytet Węgierski, gdzie nauka odbywa się w języku węgierskim. Ale nie tylko tym ciekawe jest Zakarpacie. Liczne zamki i pałace, na przykład zamek Palanka w Mukaczewo lub pałac Szembronów, zachwycie miłośników średniowiecza i historii. Dla miłośników przyrody górskiej, parki narodowe takie jak Użański, Nasze Pieszczady lub zachowany Park Narodowy Zaczarowany Kraj zachwycają swoimi widokami oraz dziewiczą naturą. A Park Narodowy Syniewier z krystalicznie czystym jeziorem, o którym piszą bajki i opowieści, zachwycie każdego miłośnika gór. W miejscowości Iza można zobaczyć, jak hodują lam i jeleni oraz spróbować nietypowego seru. A niedaleko od Berechowa można wykąpać się w termach z basenami z winem, piwem oraz kawą. Zdegustować i zobaczyć, jak robi się wino w fabryce Cizaj oraz odwiedzić skansen kultury i bytu Zakarpacia w Użgorodzie, to i mnóstwo innych ciekawych atrakcji można zobaczyć na Zakarpaciu. Miejsce 8. Park Narodowy Oleszkowskie Piaski. Największa pustynia w Europie. Oleszkowskie Piaski to faktycznie półpustynny teren, 15 na 20 km, otoczony ochronnym pierścieniem Lasu Sosnowego. Tutaj wydmy sięgają od 5 do 7 metrów wysokości. Piasek latem nagrzewa się do 75 stopni. Ciepłe prądy powietrzne rozpraszają deszczowe chmury tak, że opady ponad Oleszkowskimi Piaskami są bardzo rzadkie. W samym sercu Oleszkowskiej Pustyni znajduje się oaza. Sosnowy lasek w wąwozie dookoła jeziora i czystą wodą. Znajduje się to cudo natury bardzo blisko miejscowości Chersoń, co na południu Ukrainy, po drodze na Półwysep Krymski. Największymi atrakcjami są przejazdy na kwadrach oraz rally po pustyni. Miejsce 7. Czerniowce. Czerniowce to liczące 250 tysięcy mieszkańców miasto na Bukowinie, co na zachodniej Ukrainie, bardzo blisko granicy rumuńskiej,
które do dziś jest symbolem dawnej wielokulturowości i austro-węgierskiego szyku. Mieszkają w nim ludzie różnych kultur i narodowości, w tym niewielka społeczność polska. Czerniowce były miastem pod zwierzchnictwem kolejno mołdawskim, tureckim, polskim w latach 1687-1699. Jan III Sobieski przyłączył je na krótko do Rzeczypospolitej. Znów tureckim, austro-węgierskim, rosyjskim, rumuńskim, radzieckim, znów radzieckim i w końcu ukraińskim. Co do zabytków, to w Czerniowcach można zobaczyć uniwersytet wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stare miasto z mnóstwem pięknych uliczek, placów, świątyń różnego wyznania oraz teatrów. Miejsce szóste. Czarnochora. Nie Czarnogóra. Czarnogóra. Jest najwyższym pasmem w grupie Karpat Ukraińskich. Tu znajduje się też najwyższy szczyt Ukrainy, czyli Hoverla, mająca 2061 metr nad poziomem morza. Oprócz niego wznosi się tu w sumie jeszcze 5 gór, które przekraczają wysokość 2000 metrów. Malowniczy, pofałdowany krajobraz uzupełniają liczne jeziora polodowcowe. Do najbardziej znanych należy Jezioro Niesamowite oraz Brebeneskul. Największym zaletą tego regionu jest jego naturalny charakter, który w bardzo małym stopniu został zmieniony przez człowieka. Jedynym z lepszych przykładów jest chociażby Bukowy Las, pierwotnej Czarnochory, który został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tutejsze tereny są też chronione jako część Karpackiego Parku Narodowego. W okresie międzywojennym głównym grzbietem Czarnochory przebiegała granica pomiędzy II Rzeczypospolitą a Czechosłowacją i do dziś dzień przetrwały tu zabytkowe słupki graniczne. Miejsce piąte. Czarnobyl. Czarnobyl to okryte złą sławą miejsce, w którym w 1986 roku doszło do największej na świecie katastrofy atomowej. W wyniku wybuchu w jednym z reaktorów elektrowni jądrowej skażeniu promieniotwórczemu uległ ogromny obszar i do dziś wyznaczona jest tu strefa wykluczenia. Obecnie teren ten można odwiedzić, ale tylko i wyłącznie z licencjonowanym przewodnikiem i stosując się do odpowiednich zasad. Miejscem, które najlepiej oddaje skalę tragedii, jest miasto Prypieć, położony w bezpiecznym sąsiedztwie feralnej elektrowni. Wybudowany w latach 70. XX wieku, było modelowanym, nowoczesnym miastem, w którym mieszkała obsługa elektrowni. Nagle, z dnia na dzień, w wyniku ewakuacji, zostało ono opuszczone i do dziś jest mianym widmem, które powoli niszczeje. To właśnie stąd pochodzi większość niesamowitych zdjęć zrujnowanych budynków lub nigdy nieotwartego parku rozrywki z wielkim kołem młyńskim. Kolejnym ciekawym miejscem jest pomnik ku czci likwidatorów, który stoi w sąsiedztwie do nowego sarkofagu, tak zwanej Arki, która przykryła miejsce katastrofy. W tym momencie zwiedzanie tego miejsca jest już bezpieczne, ponieważ poziom napromieniowania, nawet w Prypieci, jest mniejszy niż na przykład w centrum Warszawy. Miejsce czwarte. Odessa. Odessa jest trzecim największym miastem Ukrainy. Od dawna ceniona jest przez turystów, a powodów ku temu jest naprawdę dużo. Przede wszystkim Odessa położona jest nad brzegiem Morza Czarnego. Długie, piaszczyste plaże i niezła infrastruktura sprawiają, że naprawdę będziesz mógł się tam zrelaksować. Odessa to również wiele wspaniałych zabytków. Jej symbolem są schody pociomkinowskie, mając 192 stopnie. Również warto zobaczyć Teatr Opery, jeden z najbardziej ładnych na świecie, kolumnadę, Sobór Prawosławny, podwórko hotelu Pasaż, Dom Ścianę, ulicę Derebasowską
i wiele innych ciekawych zabytków. Odessa jest także ważnym miejscem dla Polaków. Można w niej znaleźć ślady po naszych wielkich rodakach, w tym przede wszystkim po Adamie Mickiewiczu. Odessa jest również miastem mocno idące z duchem czasu, dlatego w szczególności w sezonie letnim możesz liczyć w Odessie na świetne imprezy, zarówno te ze świata wyższej kultury, jak i te ciut niższej, jak pląsania na parkiecie w rytm dyskotykowych hitów, a naprawdę klubów nocnych w Odessie znajdziesz mnóstwo. Miejsce trzecie. Kijów. Kijów to największe miasto i stolica Ukrainy, malowniczo położone nad rzeką Dniepr. Jest miejscem pełnym sprzeczności, które nadają mu niepowtarzalny charakter. Z jednej strony zachwyca architektura, bogatym zdobnictwem i ciekawymi muzeami, a z drugiej uderza autentyzmem codziennego życia, które kryje się na osiedlach z olbrzymimi blokami i pomysłowymi muralami. Dzięki temu można poznać zarówno historyczną, jak i współczesną stronę Kijowa. Co dotyczy zabytków, to jest ich naprawdę dużo. Sobór Mądrości Bożej, inaczej Sobór Sofijski, Ławra Kijowska, Monument Ojczyzny Matki, Metro Kijowskie, a w szczególności stacja Arsenał, która jest uważana za najgłębszą stację na świecie, Sobór Świętego Andrzeja, Świętego Michała, Andrzejowski Zjazd, Chreszczatyk, czyli centralna ulica Kijowa, Majdan i dużo innych ciekawych atrakcji. Miejsce drugie. Poczajów. To niewielka, dość niepozorna miejscowość zachodniej Ukrainy. Mimo wszystko stanowi bardzo ważny punkt na mapie tego kraju. A wszystko za sprawą ławry, zaśnięcia Matki Bożej. Jest to jedna z trzech ławr na Ukrainie, uznawana za najważniejszy ośrodek religii tego państwa. Położona jest w samym sercu miasteczka, na malowniczym wzgórzu. Pierwsza świątynia powstała tu już w XII wieku. Obecnie jest to duży kompleks klasztorny, na który składa się m.in. Sobór Zaśnięcia Matki Bożej w stylu rokoko oraz Sobór Trójcy Świętej, który jest jednym z najważniejszych zabytków modernizmu rosyjskiego. Na terenie znajduje się też wiele ciekawych cerkwi, imponująca dzwonica monasterska oraz grota Hioba Poczajowskiego, bielone mury świątyń i złote kopuły, a między nimi brukowane uliczki dodają klimatu temu miejscu. Najważniejsze przedmioty kultu to Poczajowska ikona Matki Bożej, kamień z odbitą stopą Matki Bożej oraz liczne relikwie Hioba Poczajowskiego. Choć ławra jest obiektem kultu prawosławnego, to pielgrzymują tu również grekokatolicy oraz katolicy obrządku łacińskiego. Miejsce pierwsze. Lwów. Lwów, założony w XIII wieku przez księcia halickiego Daniłę, który podarował miasto swemu synowi o imieniu Lew, od którego Lwów wziął swą nazwę. Jedno z najważniejszych miast w historii Polski, wielokrotnie oblegane przez Tatarów, Turków, Kozaków, zdobyte dopiero na początku XVIII wieku przez Szwedów. Lwów stanowił kolebkę kultury polskiej. Zamieszkiwało w nim wielu wybitnych Polaków. Oprócz bogatej historii, Lwów uważany jest za jedno z najbardziej atrakcyjnych miast na Ukrainie. Można spędzić tydzień w Lwowie i nie zobaczyć wszystkich atrakcji, ponieważ jest ich aż tak dużo. To tylko kilka z nich. Starówka, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, katedra rzymskokatolicka, grekokatolicka oraz ormiańska, cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, teatr opery, park Strykowski, pomnik Mickiewicza i mnóstwo ciekawych i oryginalnych knajp. Kryjówka, lwiwska kopalnia kawy, Pit Arsenalom, Baczyński i wiele, wiele innych. Czyli jeżeli zastanawiacie się, czy warto jechać do Lwowa, to z pewnością powiem wam, że zdecydowanie warto. A jeżeli planujecie podróż na Ukrainę, to bardzo polecam agencję turystyczną Wilejka,
która właśnie organizuje wyjazdy prawie do wszystkich miejscowości, o których powiedziałem w tym filmiku. Piszcie na adres wilejka@wilejka.pl lub wejdźcie na stronę www.wilejka.pl i się dowiedziecie o wszystkich niezbędnych informacjach, które potrzebujecie wiedzieć. Także Agencja Turystyczna Wilejka, godna polecenia. Również chciałbym bardzo podziękować administratorom strony zielonamapa.pl, którzy bardzo pomogli mi w stworzeniu tego odcinku. A to już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Nie zapominajcie pisać w komentarzach, czy podoba się Wam taki filmik, czy podoba się Wam taki rodzaj filmików. To dla mnie jest bardzo ważne. Również nie zapominajcie o subskrypcji i o łapce w górę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.